Krwiodawcy otrzymali odznaczenia zasłużone dla województwa dolnośląskiego. Sam klub Serce Górnika również otrzymał złotą odznakę za zasługi dla województwa. W tym roku przyznano także dwa kryształowe serca. Jedno z nich otrzymał pan Andrzej Krzyszczak, który pierwszy raz oddał krew, gdy był jeszcze nastolatkiem. Przez całe życie przekazał już około 40 litrów tego bezcennego leku. Jest to najwyższe odznaczenie w PCK dla honorowych dawców krwi, o którym marzy zazwyczaj każdy honorowy dawca krwi. W tym roku Klub Honorowych Dawców Krwi obchodzi 45-lecie działalności. Biesiadę połączono z obchodami jubileuszu. Mamy dużo gości zaproszonych, jest marszałek województwa dolnośląskiego, są delegacje klubów kilka z całej Polski. Zaprosiliśmy samorządowców, którzy nas wspierają w akcjach krwiodawstwa, które nam ostatnio tak ładnie wychodzą. Klub Serce Górnika to najstarsza organizacja zrzeszająca krwiodawców na terenie Zagłębia Miedziowego. Od lat wspierają akcje charytatywne i promują oddawanie krwi.